Mamy tutaj cztery stwierdzenia dotyczące sił zrównoważonych, niezrównoważonych i ruchu ciał podlegających tym siłom. I przeczytajmy je sobie, a następnie wspólnie się zastanowimy, czy są one prawdziwe, czy nie. Więc tak, pierwsze to nam mówi. Poruszające się ciało będzie zwalniać, jeśli nie działa na nie niezrównoważona siła o kierunku i zwrocie zgodnym z ruchem ciała. Kolejne. Poruszające się ciało będzie się poruszać ze stałą prędkością, domyślę będzie się zawsze poruszać, stale, wiecznie, z niezmienną prędkością, o ile nie zadziała na nie niezrównoważona siła. Tak, również takie ciekawe stwierdzenie. Trzecie. Ciało, które spoczywa, pozostanie w spoczynku, o ile nie zadziała na nie niezrównoważona siła. I ostatnie. Ciało, na które działa niezrównoważona siła, będzie zawsze przyspieszać w kierunku, w jakim działa niezrównoważona siła. Proponuję Ci teraz na chwileczkę wcisnąć pauzę i samodzielnie się zastanowić nad prawdziwością tych stwierdzeń, a zaraz zastanowimy się wspólnie. Dobrze, więc tak, zacznijmy od pierwszego. Co ono mówi? Poruszające się ciało będzie zwalniać, jeśli nie działa na nie niezrównoważona siła, o kierunku i zwrocie zgodnym z ruchem ciała. Więc na pierwszy rzut oka to stwierdzenie jest nawet zgodne z naszym codziennym doświadczeniem. Wyobraźmy sobie, że pchamy jakiś ciężki mebel po podłodze. Tak, niech będzie, że ja pcham, niech to będzie siła K. Tak, K, Kasia robi przemeblowanie, przesuwa meble. No i to z codziennych obserwacji wynika, że dopóki pcham ten mebel, on będzie się poruszał, przestanę pchać, on się zatrzyma. Czyli zwolni i to nie, nawet nie będzie to takie stopniowe spowalnianie ruchu, tylko po prostu natychmiastowo zwolni do zera, tak? Więc na pierwszy rzut oka wydawałoby się, że to stwierdzenie jest prawdziwe. No ale tutaj niestety nie wzięliśmy pod uwagę jeszcze jednej siły, która stale działa, mianowicie siły tarcia, prawda? Ta siła działa stale, przeszkadza nam, przeszkadza naszemu pchanemu przez nas meblowi się poruszać. I jeśli tylko przestaniemy pchać, no to wskutek działania tej siły tarcia mebel się zatrzyma. Wobec tego, chociaż sądziliśmy, że dopóki działamy tą niezrównoważoną siłą FK, to ciało się porusza, natomiast jak przestaniemy działać niezrównoważoną siłą, to ciało się zatrzyma, ale byliśmy w błędzie, myśląc tak, bo nie wzięliśmy pod uwagę jeszcze jednej siły. I okazuje się, że właśnie wtedy, kiedy naszą siłą działamy, to siły działające się mogą równoważyć, jeśli działamy siłą równą, sile tarcia. Jeśli działamy większą, to nasz mebel będzie w ogóle przyspieszał, będzie się poruszał coraz szybciej. A jeśli będziemy poruszać, jeśli będziemy pchać zbyt małą siłą, no to wówczas mebel będzie zwalniać, aż w końcu się zatrzyma. Natomiast, żeby uzyskać prędkość stałą, to te siły muszą się równoważyć. Natomiast w momencie, kiedy przestajemy pchać, to działa niezrównoważona siła właśnie tego tarcia, która powoduje, że ciało się zatrzymuje. Czyli tutaj, jeśli... O, jeszcze możemy jeden trochę inny przykład. Mianowicie, wyobraźmy sobie coś całkiem innego, że mamy ciało poruszające się z jakąś prędkością w przestrzeni kosmicznej, daleko od wszelkich obiektów. Siła oporu powietrza też jest zaniedbywalna, bo raz na jakiś czas może napotkamy jakąś cząsteczkę, a tak to generalnie jest w dobrym przybliżeniu próżnia wszędzie wokół nas, więc ewentualną siłę oporu pochodzącą od otaczających cząsteczek można zaniedbać. Czyli mamy ciało poruszające się z jakąś prędkością, nie działają na nie żadne siły. No to dlaczego ono ma się zatrzymać? Co ma spowodować to zatrzymanie? Nie ma powodu, żeby się zatrzymało. Podobnie, to są sytuacje zupełnie równoważne, zarówno jeśli po prostu żadne siły nie działają, jak i kiedy działające siły się równoważą, sumują się do zera, no to wówczas prędkość pozostanie stała i nie ma powodu, żeby zwalniać, tak? Dopiero kiedy działa niezrównoważona siła, no to wtedy ciało może albo zwalniać, albo przyspieszać, prawda? Wobec tego okazuje się, że to pierwsze zdanie jest fałszywe. Dobrze, no zobaczmy drugie. Poruszające się ciało będzie się poruszać ze stałą prędkością, o ile nie działa na nie niezrównoważona siła. No to jest to akurat, o czym mówiliśmy tutaj, prawda? W sytuacji, kiedy żadne siły nie działają, powiedzmy kiedyś puściliśmy w ruch jakieś ciało, popchnęliśmy je i zostawiliśmy samo sobie, jest stała prędkość, może ona być zerowa albo niezerowa też, to akurat nie ma znaczenia. W każdym razie w chwili obecnej albo na nie żadne siły nie działają, albo te siły, które działają, się równoważą, no to nie ma żadnego impulsu do zmiany tej prędkości. Nie ma powodu, żeby czy zwrot, czy kierunek prędkości się zmienił, prawda? Bo zgodnie z drugą zasadą dynamiki, przyspieszenie to jest suma wszystkich sił, które działają, podzielone przez masę ciała. Więc jeśli albo nie działają żadne siły, czyli tutaj w tej sumie nie ma żadnych wyrazów, czyli jest zero, albo są jakieś siły, ale sumują się do zera, no to wtedy przyspieszenie wychodzi zero, czyli zmiana prędkości
w czasie również jest zero, prawda? Natomiast jeśli działa na ciało niezrównoważona siła, czyli ta suma różnych sił, które działają, jest różna od zera, no to wtedy faktycznie przyspieszenie również jest różne od zera i prędkość się zmieni. Natomiast jeśli to się nie wydarzy, no to nawet teoretycznie wręcz wiecznie może się to ciało poruszać z tą prędkością, dopóki nie napotka przeszkody. Podobnie nawet gdybym potrafiła teoretycznie cały czas, przez całą wieczność tak popychać ten mebel, żeby siła tarcia była dokładnie zrównoważona, no to wówczas również nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ten mebel wiecznie się poruszał tak długo, aż nie napotka również przeszkody, prawda? Wobec tego kolejne zdanie jest prawdziwe. Dobrze, spójrzmy na kolejne. Ono jest dosyć podobne do poprzedniego. Mianowicie mówi, że ciało, które spoczywa, pozostanie w spoczynku, o ile nie zadziała na nie niezrównoważona siła. No to jest trochę tak jak z ciałem poruszającym się ze stałą prędkością równą zero, prawda? Również jeśli mamy coś, co spoczywa, no to jest to bardzo intuicyjne, że jeśli żadne siły na nią nie działają, no żadne siły na to ciało nie działają, nic się nie dzieje, jest pozostawione samo sobie, no to skąd impuls do tego, żeby ono się poruszyło, tak? Przestało spoczywać? Nie ma. Podobnie, jeśli na ciało działają siły różne, tutaj działa jakaś siła, tutaj jeszcze jedna, mogą rozmaite siły działać, ale powiedzmy, że one się wszystkie równoważą do zera wektorowo, no to wówczas również. Jest to oczywiście sytuacja łatwiejsza do zachwiania, bo wystarczy, że któraś siła troszeczkę się zwiększy czy zmniejszy i wtedy już ta cała równowaga się rozchwieje. Tym niemniej, żeby prędkość się zmieniła od zera do jakiejś wartości różnej od zera, no to musi zadziałać niezrównoważona siła, tak? Trochę to widzimy tego, co pisaliśmy tutaj wyżej. Zmiana prędkości może nastąpić tylko wtedy, kiedy jest niezerowe przyspieszenie. A kiedy jest niezerowe przyspieszenie? No wtedy, kiedy suma działających sił jest różna od zera, prawda? Wobec tego faktycznie tak długo, jak nie działają albo żadne siły, albo działające siły się równoważą, no to faktycznie ciało będzie spoczywać. Jeśli nie zadziała niezrównoważona siła, no to spoczywające ciało pozostanie w spoczynku, prawda? Więc również tutaj to zdanie jest prawdziwe. I ostatnie zdanie. Ciało, na które działa niezrównoważona siła, będzie zawsze przyspieszać w kierunku, w jakim działa niezrównoważona siła. To trochę tak brzydko napisałam, ale no wiadomo, chodzi o to, że będzie przyspieszać w tym kierunku, w jakim ta siła na niego działa. No, to miałam na myśli. No i zastanówmy się, co wyraża to zdanie. Mamy ciało, działa na nie jakaś siła. Tak, powiedzmy, że ta siła, która działa, to jest jakaś już wypadkowa siła. Działają różne siły z różnych źródeł, ale powiedzmy, jest to suma wszystkich sił, jakie działają, tak, na ciało. No to wtedy, co wiemy z drugiej zasady dynamiki? No, wiemy, że przyspieszenie ciała jest równe sumie wszystkich sił, jakie na nie działają, podzielonej przez masę tego ciała, tak? I tutaj już w sposób jasny wynika, że jeśli ta suma sił jest niezerowa, czyli jeśli siła niezrównoważona działa na ciało, no to wówczas również i przyspieszenie będzie różne od zera. No, o tym już mówiliśmy wcześniej, tak? Czyli, no i ponadto właśnie też z tego równania wynika, że te wektory przyspieszenia i tej niezrównoważonej wypadkowej siły różnią się tylko o czynnik taki skalarny będący masą. Wobec tego, jeśli tu mamy tą siłę, to również o tym samym kierunku i zwrocie mamy wektor przyspieszenia, tak? Czyli również okazuje się, że to zdanie jest prawdziwe.